Przeczytaj wiadomość. Jak mogę ci pomóc w pisaniu? Przeczytaj wiadomość. Jak mogę ci pomóc w pisaniu? Przeczytaj wiadomość. Odczytywanie ostatniej wiadomości. Z37. Wiadomość otrzymana. 11.08. Treść nośnie odebrane polecenia od użytkownika tego numeru. Co? Nośnie odebrane połączenie. Ostatnie polecenie było od godziny 11.07 dnia 12 lutego 2023 roku. Połączenie było nieodebrane. Gada przez telefon. Czy ktoś trzyma telefon?
rozmawiał. Tak, żeś wymyślił. Tak. Żeś wykoncypował. Zamek gniew, potem spadł. Jeszcze jedna rzecz mi się przydała do życia. Bo wiesz, bo patrzyłam, jakie ona ma rzeczy. Jest taka fajna lampa na takim wysięgniku. Bo ta lampa, co ty widać, Agatę, ona jest fajna, ale tak wiesz, ona jest nawet kierunkowa, ona tak punktowo tylko robi. No. Jest przydatna na przykład przy na tego nitkę, jak tam do igły układam. Ale tak do szycia, tak żeby wiesz, żebym ja widziała, co ja szyję, nie? Taka lampa jakby na stojaku, tak? Stojąca na podłodze i na wysięgniku. Nie, no może być biurkowa, na biurka, taka. Na biurku może być, tylko ona jest taka, wiesz, na długim, ma długi taki ramię długie, sztywne. Tylko po prostu podpatrzyłam, jaka ta lampka ma, nie? O krześle tu już wcześniej myślałam też jeszcze, żeby sobie takie wygodne krzesło jakieś. To musisz przegooglać temat. No tak, tak. No. Co za sobą? Jakiś maserat? No, jakiś maserka. Trochę za blisko zjeżdżają. No. Przecież kurde. Trzeba się kierować przepisami, ale tam, gdzie nie ma jakiejś takiej jednoznacznej dyrektywy, to trzeba się po prostu kierować zdrowym rozsądkiem, na logikę, zjeżdżanie komuś pod lampę, no to jest po prostu zajeżdżanie, nie? Skoczył też nie wiadomo skąd i się... Nie, on mi na zderzaku wisiał, do tego zrobiłem. My już teraz zjeżdżamy, nie? Tak. Ja dzisiaj chciałam... gałki muszkatłowej. Znalazłam tą gałkę i hura, nie? Znalazłam gałkę, fajnie, nie? Tylko patrzę, a ja kupiłam gałkę do starcia, nie? A tarka w dwarce się pomaga. Tak?
myślałam, że mam jeszcze trochę przetartej, nie? Nie wiem, takiego dotarcia by się przydało, też taki mały punkt dotarcia. Przejechał 800 metrów, zjedź 229 w kierunku drogi. Wyjazd to jest po prostu rewelacyjny. Bilecik? Proszę. Przygotowany. O, ma Amergo? Nie ma, a zorientował się. Proszę. Dzień dobry. Kartą. Ile to kosztuje? Nie wiem. No, oni mają zawsze gotówkę. Tak, tak. Na końcu drogi skręć w lewo 229 w kierunku Belgrim. Lewo. Skręć w lewo. Berlin. Że Agatka jutro kupi Elokom forum. A, czyli jakiś forum w aptece? Właśnie forum, a ja nie wiedziałam, że forum jest apteka. No mówi, że super farm zawsze kupuje. Ja myślałam, że super farm to jest taki, że to jest taki tylko kosmetyki, wiesz, taki ala. Polska. W góry. No, w góry do Podwózka. O Jezu. Ropuchy. Tak jest. Przejechaniu 400 metrów, skręć w lewo na rondzie, drugi zjazd, 229, Aleja Kociewska. Skręć w lewo na rondzie.
Belpin prosto. Dzisiaj jaki bohater, nie? Co, ja pierwszy raz sam zostaję? Przecież ja zawsze wszystko tutaj. Tu się wybierze, tu gotuje, tu się... Przejechaniu 400 metrów skręć w lewo na lądzie, trzeci zjazd, 229, Adama Mickiewicza. Skręć w lewo na lądzie, trzeci zjazd. Wtedy byśmy wyjechali, nie? A. Byśmy tylko, że przez miasto, Belpin pojechali. Tak. Na woli jesteśmy. No. Czyli do Warszawy żeśmy dojechali. Nie. Chwilę moment. Ta dzisiejsza autostrada to najlepsza.
przejechaniu 350 metrów, skręć w prawo, 91, Czewska. O, Czewska. Prawo, Czewska. Skręć w prawo. Czytałam ostatnio, że jakiś facet sprzedaje ekologiczną kapustę, bo jakiś tam ktoś miał od niego kupić, ktoś tam miał kontrakt, się ktoś nie wywiązał. Został z ilość tonami, czytałeś to? Ekologicznej kapusty. Na głowę widziałem. No, w każdym razie, że można kupić właśnie jakiś tam dzień w tygodniu i w tym, w soboty. Czy chce się wyrwać, nie? No. Już
tam Mikulskiego przeleciała, mówi. O, Mikulskim gdzieś. No, no sobie wiesz, obrazki poogląda, coś, no zawsze ten mózg gdzieś tam pracuje, nie? Nawet jak sobie tam poogląda coś, tytuły sobie przeczyta. Coś tam może ją zainteresuje. Zawsze bałam, jak wiesz, ostatnimi czasy, jak mama już dzwoniła z domowego, znaczy, że źle było, że już tam ojciec jej dogryzł. No, ale ostatnimi czasy zadowolona, nawet chwaliła ojca. No, no, jak ją zaczął angażować, a nie wyłączać, no to ona się też inaczej czuje. Przyjechaliśmy z Wojtkiem, akurat mama dżemkę miała, nie? Tam się kładła po południu. Nawet chyba dobrze jej te dżemki wychodzą, wiesz, że ona tam sobie poleguje. Zresztą nawet też na wzrost kości też jest dobry, na rośnięcie kości też jest taki wypoczynek też dobry. To jak ja akurat myśmy przyjechali po mamę i ja weszłam do pokoju, to mama po prostu z takiego podniecenia, ja to po prostu taka była, wiesz, o Jezu, jak to dobrze! Prawie się poryczała. No. Taka była, wiesz, podjarana, że to już dzisiaj, że może skrócą, że coś tam, nie, że to było takie. A, no tak, to przecież do opalenia nie chodzi. Tam za gniewem wlepłeś, to nie jest do opalenia. Tak, przez dzwonię można, albo przez małą karczmę. Zamek Krzyżacki, Stare Miasto, Kościół. No tak przyspieszasz, już nie jest. Przyspieszam, równo jadę. Tak? Jest pod górę, więc na obroty trzeba silnik, no myślę. A, Jezus, no już tak się wydawało. Ja jadę na tempomacie. A, dlatego. Niby nie przyspieszasz, a to pójdę. Równo jadę. No tak. Nie było wraz z tamtym? No było, ale tam też jest.
przejechaniu 350 metrów skręcił w lewo w kierunku Gniew. Skręcił w lewo Kościuszki. Po przejechaniu 200 metrów skręć w prawo Sowieckiego. Patrzcie za tym. Za czym? Za zamkowym. Skręć w prawo. Tam jest. Tam są zamkowe. Tu po prostu nie się zatrzymamy. Co? To można, no? Już tam, no. Tylko czy miejsce będą? Tu jest miejsce, tu jest miejsce. Tu jest miejsce. Dlaczego nie stajesz?